Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Marek Trajda, miejski rzecznik konsumentów w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy kupujemy rozważniej, czy jednak poddajemy się zakupowemu szaleństwu? No, grudzień to taki specyficzny okres, okres promocji wyprzedaży, więc jednak mamy tu do czynienia z zakupowym szaleństwem. Co ma na to wpływ? Z jednej strony wiemy, że są promocje, tak, okazjonalne ceny. Czy one rzeczywiście są takie okazjonalne i co jeszcze? Jakie techniki są stosowane przez sklepy, że rzeczywiście kupujemy więcej. Proszę Państwa, ten okres wyprzedaży to jest okres, gdzie w sklepach stacjonarnych mamy do czynienia z różnego rodzaju zapachami, jakimiś bodźcami wzrokowymi, tak, wszystko jest kolorowe. Wszystko ma nas nastrajać do tego, abyśmy po prostu dokonywali zakupów, tak? Warto jest jednak. Na chwilę myślę, przystanąć i zastanowić się, czy tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które kupujemy, są nam potrzebne. Hmm, czyli najlepiej przychodzić do sklepu z konkretną listą zakupów? Hmm. W tym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów e, właśnie udostępnił materiał odnośnie wyprzedaży e, tegorocznych. I właśnie tam wskazał kilka takich, na kilka takich kwestii, które no, warto by było może zwrócić na nie uwagę. To jest na przykład kwestia przygotowania sobie jakiejś listy, jeżeli udajemy się na zakupy. To jest kwestia tego, abyśmy nie dokonywali zakupów pochopnie, porównywali ceny u różnych przedsiębiorców, u różnych sprzedawców. Ten okres wyprzedaży to jest okres, gdzie sprzedawcy walczą o klienta, tak? a my też nie jesteśmy w tej walce bezbronni. Wiemy, że w sieci jest mnóstwo porównywarek cen, w których możemy znaleźć. Dla siebie najkorzystniejszą ofertę, więc myślę, że przed podjęciem tej decyzji o zakupie warto na chwilę się zatrzymać, aby ta promocja była taką prawdziwą promocją dla nas. Zastanawiam się, czy problematyczne może nie są sklepy, w których mamy wiele rodzajów asortymentu. Chodzi mi, nie będę wymieniać nazw, natomiast chodzi mi na przykład o platformy zakupowe, gdzie wchodzimy po jedną rzecz. Na przykład kupujemy i na telefon, a przy okazji kupimy jeszcze coś do domu, być może coś do ubrania, i być może jakiś prezent, czy jesteśmy w stanie jakoś nad tym zapanować? <laughs> Trudno jest nad tym zapanować, proszę Państwa. No to jest tak, jak e, dokonujemy, kto z nas nie dokonywał zakupów e, e, będąc głodnym, wtedy wiemy, jak działamy, prawda? Kupujemy mnóstwo rzeczy i później tak naprawdę w domu, zdajemy sobie sprawę, że połowa była nam niepotrzebna. E, ale e, generalnie to, na co warto zwrócić uwagę, przy zakupach w sieci, bo z tego rodzaju sprawami często zgłaszają się do nas konsumenci w tym okresie grudniowym, to jest to, aby zawsze zapoznać się z regulaminem danego sklepu internetowego, żebyśmy wiedzieli, od kogo tak naprawdę kupujemy ten towar. Przedsiębiorcy mają tutaj szereg obowiązków ustawowych, informacyjnych, które muszą spełnić jeszcze na etapie takim przed zawarciem umowy z konsumentem. Więc te wszystkie informacje możemy znaleźć w regulaminach. Warto z, tym się, z tymi informacjami się zapoznać, ponieważ niekiedy trafiają do nas klienci, którzy twierdzą, że od pierwszego kroku w naszym biurze informują, że zostali nabrani że jest mnóstwo opinii na temat danego sprzedawcy w sieci, który, który na przykład nie wysyła towaru konsumentom. Jest mnóstwo opinii dotyczących problemów z rozliczeniem po odstąpieniu od umowy tak? bo takie prawo mamy jako konsumenci w większości przypadków kiedy dokonujemy umów, zawieramy umowy na odległość więc warto przed tym zakupem, myślę, sprawdzić opinię, sprawdzić informacje na temat danego sprzedawcy, żebyśmy później nie byli zaskoczeni, tak? Od stycznia 2023 roku obowiązuje dyrektywa Omnibus, tak? Mówimy o informacjach o najniższej cenie danego produktu w ciągu 30 dni przed obniżką. Czy rzeczywiście wpłynęło to w jakiś sposób na nasze zachowania zakupowe? Myślę, że tak. Oczywiście ten obowiązek ustawowy, który ciąży na przedsiębiorcach aby oferując konsumentom towary w promocji w jakiejś w formie wyprzedaży aby informować konsumenta o najniższej cenie tego towaru w ostatnich 30 dniach to daje nam tak naprawdę obraz tego czy ta oferta jest dla nas naprawdę atrakcyjna czy też nie ostatnio przy okazji piątkowych wyprzedaży zerkałem i w jednym ze sklepów internetowych jak wchodzimy to bombarduje nas bombardował nas jako konsumentów napis do 70% obniżki promocyjne ceny i tak a okazało się, że poszczególne towary były tam oferowane w w cenach nie tak bardzo atrakcyjnych dla nas i mogliśmy to właśnie zaobserwować. Można to zaobserwować e, poprzez właśnie zwrócenie uwagi na tą cenę e, tego towaru w ostatnich 30 dniach przed promocją. Tak. Warto e, z tego korzystać i na pewno e, jest to sytuacja, w której no, przedsiębiorcy nie będą już e, wskazywać nam, że coś jest o 50% tańsze, tak, a my. Nie, nie mamy tak naprawdę możliwości jako konsumenci zweryfikować, czy tak rzeczywiście jest. Teraz te przepisy, które obowiązują, e, dają nam taki pełny obraz, e, czy, czy mamy do czynienia tak naprawdę z promocją, czy, czy jest to dla nas oferta korzystna w danym czasie. Coraz popularniejsze staje się kupowanie rzeczy używanych. Powstały też platformy, które przeznaczone są, czy, które opierają się na, na sprzedaży rzeczy używanych. Przeczytam też artykuł Rzeczpospolitej, który opiera się na raporcie, z którego wynika, że Polacy pokochali używane produkty luksusowe i kupujemy je na potęgę. No właśnie, czy w sytuacji, kiedy kupujemy rzecz używaną, czy mamy prawo zwrotu? Jeżeli mówimy tutaj o sprzedaży konsumenckiej, czyli o takich umowach, które są zawierane pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, i dokonujemy takiej, takiego zakupu na odległość, tak? kupujemy gdzieś w sieci. To jak najbardziej nie ma to znaczenia, czy jest to rzecz używana czy nowa. Mamy prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni. Tutaj te przepisy konsumenckie jak najbardziej będą obowiązywały. One nie obowiązują, jeżeli mamy do czynienia z transakcjami, które są zawarte, zawierane pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Bądź pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Jak na przykład na popularnych platformach ludzie sprzedają różnego rodzaju towary i później trafiają do nas klienci z zapytaniem, czy można od takiej umowy odstąpić w terminie 14 dni. Jeżeli po drugiej stronie nie mamy przedsiębiorcy, no to proszę Państwa, no niestety nie będzie można odstąpić od takiej umowy. Czy okres przedświąteczny i poświąteczny to wciąż taki czas bardzo intensywnej pracy, wzmożonej pracy Rzecznika Praw Konsumentów? Tak, oczywiście. Tutaj mamy bardzo dużo to jest okres, w którym kupujemy mnóstwo towarów. Dla naszych bliskich, tak, w, w, na, w formie prezentów, nie zawsze te prezenty są trafione. I tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli dokonujemy zakupu w sklepie stacjonarnym, to nie zawsze e, to przedsiębiorcy nie mają obowiązku przyjęcia e, zwrotu takiego towaru pełnowartościowego bądź jego wymiany na nowy, tak? Jeżeli dokonujemy zakupu e, w sklepie w siedzibie przedsiębiorcy. Inaczej ma się to przy zakupach w sieci, wówczas dokonując zakupów na odległość, tak, zawierając umowy jako konsumenci, w większości przypadków będzie nam przysługiwało prawo do wycofania się z takiej transakcji, tak, w terminie 14 dni. I tutaj oczywiście pojawiają się różnego rodzaju wyjątki. Ale mówimy tu na przykład, nie wiem, o bransolecce z wygrawerowanym imieniem osoby. E, dla której no, chcieliśmy ten towar zakupić, wówczas, no, jeżeli jest to towar spersonalizowany, nie będziemy mogli od takiej umowy odstąpić. E, często e, w sklepach stacjonarnych spotykamy się też z informacjami, e, że jednak ten towar, mimo że przedsiębiorcy nie mają obowiązku takiego, e, można zwrócić bądź wymienić tak, e, w jakimś określonym czasie, w terminie 7 dni, 14, 30, e, pod różnymi warunkami, ale to są wewnętrzne regulaminy. Które funkcjonują u danego przedsiębiorcy, i myślę, że tutaj, dokonując zakupów w siedzibie przedsiębiorcy, w stacjonarnym sklepie, zawsze warto dopytać, czy będzie możliwość zwrotu takiego towaru. Bo to, co widzimy, że w sklepach odzieżowych, w sklepach, w marketach budowlanych możemy zwracać towary w jakimś określonym czasie, to nie oznacza, że y, u wszystkich przedsiębiorców y, y, takie regulaminy funkcjonują i taką możliwość będziemy y, posiadać. A z czym najczęściej przychodzą konsumenci do rzecznika, właśnie w takim okresie? Opolanie, młodzi Opolanie reklamują w większości sprzęt elektroniczny tak różnego rodzaju urządzenia, telefony, tablety. W ostatnim czasie trafiają do nas seniorzy, którzy mają kłopot z poszczególnymi operatorami telekomunikacyjnymi. To są sytuacje, które zdarzają się. I to są sytuacje, w których, w których seniorzy trafiają do salonu danego operatora, tak naprawdę nie działa im jakaś aplikacja, mają problem z urządzeniem, natomiast wychodzą z takiego salonu z nową umową, z nowym urządzeniem i z mnóstwem usług, które tak naprawdę, z których nie będą korzystać. Tak? Bo mieliśmy takiego pana u nas w biurze, który był tylko zapytać o problemy z działaniem danej aplikacji, a trafił do nas z umową, z nowoczesnym urządzeniem i z szeregiem usług, w tym po prostu telewizją i pakietami dla dzieci, gdzie mieszkał, gdzie jest osobą samotną. No wiadomo, że to był cały szereg usług. Pamiętajmy o tym, że od umów zawieranych w siedzibie przedsiębiorcy nie możemy odstąpić w terminie 14 dni. W tym przypadku też tak było, natomiast mamy kontakt z poszczególnymi operatorami i występujemy w tego rodzaju sytuacjach, i bez względu na to, że z takiej umowy teoretycznie konsument nie mógłby się wycofać, no to pomagamy mu załatwić tę sprawę pozytywnie. Tak? W wielu przypadkach udaje nam się doprowadzić, tak jak w tym, do mm, anulowania takiej sprzedaży. Szanowni Państwo, zatem Miejski Rzecznik Konsumentów jest do Państwa dyspozycji, ale oczywiście w tym szczególnym okresie należy zachować zimną głowę podczas robienia zakupów i kierować się rozsądkiem, analizując to, jakich wyborów dokonujemy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marek Trajda, Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.